Cześć, witajcie na kanale Daniel Dobli, nie? Czyli taki silly video, bo mam taki dylemat straszliwy, mianowicie okulary słoneczne. Wynika to z tego, że ja bardzo lubię okulary słoneczne i mam ich dużo i ciągle je noszę. Zresztą jak widzicie mnie na Instagramie Daniel R in Dublin, to jest mój Instagram, to możecie zobaczyć mnie bez przerwy z jakimiś okularami, codziennie innymi. I tak, faktycznie mam tych okularów bardzo dużo, ale teraz jak obcięłem włosy i mam bardzo krótkie, jak teraz, to te wszystkie okulary jakoś tam na mnie za bardzo nie leżą, bo wcześniej miałem jakoś taki jeden konkretny styl, że owal twarzy był jeden i jakie te okulary by nie były, to i tak pasowały, bo włosy miałem albo do góry, albo w lewo, albo w prawo, ale dalej to wszystko wyglądało. A teraz twarz mi się zrobiła taka trójkątna. I już te okulary, które wcześniej świetnie leżały, chyba już tak nie wyglądają. No i taki mam właśnie dylemat. Ja sobie muszę tutaj lusterko samochodowe przesunąć, żeby widzieć, jak teraz będę mierzyć. No i mam taki dylemat. Pokażę wam moją kolekcję okularów. Nie wiem, czy wszystkie, czy nie wszystkie. No dużo jest. I zobaczycie sami, czy zmiana kształtu, rysu twarzy spowodowała to, że te okulary, które tak uwielbiałem i które nosiłem już za bardzo, chyba będzie należy je odstawić i nie sobie czekają na swój czas, a może będzie trzeba coś zmienić, kupić coś nowego, żeby dalej mi leżały i pasowały. Dobra, zabieramy się za mierzenie. Ja cię mam tak jakiś dziwny dzień, bo się dziwnie źle czuję. Nie wiem, czy mi jakiś wirus dopada, bo tak niby mi niedobrze. No coś się widzę dzieje, coś się szykuje, tylko nie mogę sobie poradzić, więc muszę to jakoś przyspieszyć. Kupię pomarańcze, wypiję świeży sok z pomarańczy. Jak dam takiego boosta, to mam nadzieję, że od razu poczuję się lepiej. Dobra, słuchajcie, zaczynam okulary. Ja tutaj mam cały zestaw i teraz oglądamy wszystkie i patrzymy i mówimy, które dobre, które niedobre. Ja niektóre już nie pamiętam, które mam, więc tak zobaczymy. O, Carrery. Piękny, czarno-czerwono-matowe Carrery. Uwielbiam je. No, ale już tak nie leżą. Są za duże. Może jak będę mieć więcej włosów i brodę, to jakoś ta twarz się zrobi większa i one będą dobrze logrzały. Teraz wyglądają źle. Pięknie leżą tu, bo wszędzie są dopasowane. Ale nie podobają mi się w ogóle na mnie. Więc to dziękujemy. Cóż to jest? Nike. O, ja wiem, to jest te okulary. Oj. Ej, mam kupione spodenki i koszulkę Nike'a z jakiejś takiej kolekcji pomarańczowo-srebrnej, właśnie takiej w takim kolorze i w takim kolorze dla futbolistów, tam jakiś z takim jakby kręgosłupem na plecach pomarańczowym, bardzo takie fancy. I do tego były te okulary. O nie, nawet leżą. Więc te okulary kupiłem tylko po to. Chyba nigdy ich nie miałem. Może raz albo dwa, ale nie pamiętam. Natomiast no nie, fajnie leżą, fajnie, że mają taki, ała, jakie gumki, aż mi włosy pociągnęły. Fajnie, że mają taki pomarańczowy odblask, bo wszystko wygląda tak bardzo, bardzo jasno przez to, więc to jest super. Następne, tu jest jakiś woreczek, coś brakuje. Złote Versace. O Jezus. Dobra. Wyglądają strasznie, ale widać w nich cudownie, bo one mają takie bursztynowe szkła i wszystko jest takie bright, że po prostu, pomimo że jest bardzo pochmurno na daną chwilę, to jest tak jasno, jakby było słońce i błękitne niebo, takie mega gdzieś w Hiszpanii. Cudny widok w nich jest, po prostu wow, totalnie pomarańcz. Ciekawe, czy nie sądzę, żeby to było widać, ale zobaczcie. Totalnie pomarańczowe, no są przepiękne. Więc no na inne czasy. Kiedyś mi bardzo dobrze w nich było, no ale widocznie muszę je od razu powkładać, bo nie chcę potem tego układać wszystko na raz. One i tak mają pudełka pomieszane, worki pomieszane. O! Słuchajcie, mamy takie dni czasami, że trzeba wyglądać inteligentnie. Nawet nieważne od tego, nieważne czy jesteście inteligentni, czy nie, po prostu czasami trzeba wyglądać tak bystro i smart. I ja to mam takie zerówki właśnie na takie bystro i smart. Ja tu patrzę w lusterko samochodowe, jak to wygląda. A więc takie Ray-Bany. Wiecie co, wygląda fajnie, widzicie, tak
ale rzeczywiście nie ma problemu. Więc takie recepcjonistyczne trochę. Bardzo brudne są. Nie wiem, czy to jest woreczek od tego. To jest woreczek z Eskady. Czy ja mam okulary Eskady? Chyba mam, nawet wiem, które. Będziemy szukać później. Dobra, co tu mamy następnego? O, proszę. Mam czarne Versace, bo wiem, że podobały mi się, kupiłem w dwóch kolorach. I one leżą pięknie, ale one są troszkę na mnie tu za duże. I tak faktycznie brakowałoby włosów i brody, żeby one za bardzo skupiają teraz wszystko na tą bardzo czarną czerń, bo one są wysoko połyskowe. To są pięknie wykończone takimi gumami. W każdym razie one się na razie na mnie nie noszą, bo nie fajnie. Co mam następne? O matka, jakie brudne. Fendi, uwielbiam te okulary. Nie pamiętam, czy je kiedyś nie nosiłem, je na pewno. Na pewno je miałem na którymś urlopie, bo to były okulary urlopowe. Fajnie leżą i tak mocno leżą, tak tutaj się to wszystko trzyma. Ale tak jakoś głupio wyglądają do łysej głowy. Może do super łysej zupełnie, takiej bez zupełnie włosów, by leżały bardziej niż do takich krótkich, odrośniętych włosów, więc na razie mówię im nie, ale bardzo lubię te okulary. Co tu mamy następnego? O proszę, mamy Carrere biało-czarną. Ja ogólnie bardzo lubię Carrere i mam ich sporo. No one są przepiękne, przepięknie leżą, no wyglądają jak na kupie, więc na razie podziękujemy im. Ale bardzo, jak będę opalony, to też to będzie inaczej wyglądało. Tu mam worek po oklejach. Oklejów też mam dużo. Cóż to mamy? To mamy Calvina Kleina. Wiem, które nawet. To jest Calvin Klein, którego bardzo lubię. Te okulary nie leżą na mnie zupełnie już teraz. Są jakby takie za małe, za wąskie i wysterczujące tu z boku. Tu mam szmatki do czyszczenia. Szmatek do czyszczenia mam 750, ale nie mam... ale ich nie zczyszczę. Te okulary kojarzę, to są Dolce Gabbana Lenonki i one leżą u mnie w którymś z kartonów, bo pamiętam, że ostatnio się na nie natknąłem, więc widzę, że tylko szmatka została, będę musiał je szukać. Cóż to jest? O, słuchajcie, to są 3D okulary do kina, bo wiecie, że tutaj jak się idzie do kina, to trzeba kupić sobie okulary 3D, a one kosztują euro 50 czy coś, no i ja mam tutaj takie właśnie okulary, choć ja za każdym razem kupuję następne, no bo nigdy nie mam ze sobą i tak to wygląda. O, no to są oczywiście moje, już je widzieliście nieraz i o nich mówiłem. One and only, moje ukochane, Glorify, niezniszczalne okulary, które można zgniatać, rysować, nic się z nimi nie dzieje. Piękny, piękny czarny mat, one są cudowne. Tu już matka, wszystko, no, smarka, bajka, uwielbiam ją bardzo. One leżą, one zawsze leżą, one będą leżały, bo są tak skonstruowane, że na każdej twarzy dobrze leżą. Cóż to mamy? O, złota Carrera. Dobra, te Carrery nie leżą, a leżały kiedyś bardzo dobrze, ale to mówię, to trzeba się opalić, wystylizować fajnie i one leżały fantastycznie. Tu mam noski trochę chyba przesunięte, bo są za wysoko tutaj, powinny leżeć mniej więcej tak, tylko wyżej. Natomiast są przepiękne, takie eleganckie. Jak jestem mocno opalony na plaży, to super, naprawdę leżą. Tu mamy Oakley. Tak. Te okulary są absolutnie fenomenalne. Ja uwielbiam Oakleya za jakość. To są polaryzowane okulary i mam takie z czarnymi szkłami i całe niebieskie ramki z niebieskimi szkłami. I przeźroczyste ramki z niebieskimi szkłami, bo kupiłem 4 albo 5 par jednorazowo, bo tak mi się wszystkie podobały, że nie mogłem się zdecydować, a wszystkie świetnie wyglądały. Więc te okleje, one już tak dobrze na mnie nie wyglądają, ale wizja i po prostu wygoda jest absolutnie fenomenalna. Dobra, co mamy następnego? Następne mamy Karl Lagerfeldy, Lenonki, bo chciałem Lenonki, to proszę bardzo, mam, wyglądam z nich jak z dupy teraz,
ale jak się do tego człowiek odpowiednio ubierze, zestylizuje, to one będą wyglądały fajnie. Nie wiem, co się działo, złuszczyło się moje opakowanie straszliwie. To są Armani, które jak oglądaliście moje vlogi z Włoch teraz, jak byłem w Turynie, to właśnie to były okulary wiodące, bo wziąłem ze sobą tylko jedne. I one mi się fantastycznie sprawdziły, bo mają bursztynowe szkła, które pięknie rozświetlają, takiego dają blasku, brightu, bardzo, bardzo to jest fajne. Więc pod tym względem uwielbiam je i one znowu zaczęły na mnie leżeć. Leżały ostatnio jakieś 10-12 lat temu, chyba na Teneryfie, i potem jakoś tak znowu nie bardzo. Tu mam następne, to są moje Carrery niebieskie. One też nawet fajnie leżą. Też ich długo nie nosiłem, bo one na mnie nie pasowały, coś tak się twarz zmieniła, natomiast teraz chyba znowu fajnie leżą. Bardzo, w ogóle bardzo lubię Carrery, lubię kształt, lubię jak się noszą. O proszę, a co to już ostatnie? Niemożliwe. Niemożliwe, bo nie widzę jakichś 6-7 par, które noszę tak dosyć na bieżąco. Aha, to awiatorki, proszę bardzo. W nich mi raz dobrze, raz niedobrze. W zależności od tego, jak jestem ubrany, to tak mi pasują. Teraz bez włosów trochę mi nie pasują, wyglądają kiepsko, więc nie pasują na mnie. Dobra, ale to jest niemożliwe, żeby to było wszystko, bo mnie brakuje tutaj bardzo, o proszę, na przykład tych, które miałem dzisiaj, jak prowadziłem samochód. To są właśnie kolejne okleje, o których wam mówiłem, i one są wygodne, ale one pięknie, no, mają wizję, bo one właśnie mają ten też taki bright i one może z dupy wyglądają, ale one są fajne i bardzo wygodne, dlatego w nich prowadzę. Nie wiem, czy to widać, jak wam pokażę. One mają te takie rozjaśnienie, czy jest mgła, czy coś, to po prostu widać w nich super. One były, nie wiem, dosyć kosztowne, was 500 kosztowały, 500 euro, ale się naprawdę sprawdzają i bardzo polecam, bo to jest jakość, a jakość nam też wpływa bardzo na to, jak się nam patrzy przez te oczy, to oczy się tak nie męczą, więc to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że to jest tyle, choć nie widzę tu gabany. Dwóch albo trzech par, nie widzę oklejów, nie widzę eskady. Mam takie okulary Dolce Gabbana, które zostały chyba na Fuerteventurze. Ja po niej jechałem 300 km, żeby je kupić. Naprawdę są świetne, jeszcze to wam przypomnę okulary. Natomiast na razie to jest cała moja kolekcja, którą wam chciałem pokazać. To widzieliście moją kolekcję okularów, to nie jest wszystko jeszcze, ale no tyle mam tutaj akurat przy sobie. Nie mam teraz nawet jak tego pozbierać i poszukać, żeby pokazać wam wszystkie, bo w każdej torbie pewnie bym coś znalazł. Natomiast to śmieszne, że tak, kupujemy okulary, kupujemy jeszcze, jak komuś dobrze leżą, to kupujemy coraz więcej, chodzimy i tak ciągle w tych samych, albo wiecznie je zapominamy i nigdy jak jest słońce, nie mamy tych okularów na sobie. No zwłaszcza, że mówię, możemy nosić zawsze tylko jedne. Mi się śmiać, bo kiedyś właśnie ktoś mi pod jakimś urlopem napisał komentarz, że ile ty masz okularów, że ty masz na każdym zdjęciu inne okulary. No nie sądzę, żebym na każdym zdjęciu miał inne okulary, bo ja tych okularów, tych zdjęć miałem bardzo dużo, więc raczej 500 czy 600 okularów nie miałem, ale faktycznie miałem ich dużo. Miałem z 5 albo 6 par, o ile nie pokupowałem jeszcze. No i właśnie ktoś mi napisał, że po co ci tyle okularów, skoro możesz nosić tylko jedne? A ja właśnie zrobiłem sobie coś takiego, że nałożyłem na głowę 3 albo 4 pary i napisałem, no nie, przepraszam, ja mogę nosić 3 pary okularów jednocześnie, nie jedne. Więc można, słuchajcie, i tak. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Dziadzie, potrzebowałem nagrać taki głupawy filmik, żeby mieć takie silly coś. Bo tak się właśnie dziwnie czuję, tak łamie mnie choroba, nie wiadomo co się dzieje, takie dziwne uczucie. Więc to było takie relaksujące i dla mnie, i mam nadzieję dla was, pooglądaliście, popatrzyliście, ale on jest pieprznięty tyle okularów. Więc tak to u mnie wygląda z okularami. Ja przypuszczam, żeby się drugie tyle znalazło. Jakbym tu zaczął szukać, to jeszcze bym znalazł więcej.
ale to może na następny filmik. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym vlogu.